Dzień dobry wszystkim moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z Milejewa i chciałem z okazji takiej, że mamy, no ja to nagrywam jeszcze w lipcu, ale od, znaczy w trakcie sierpnia pan Motyl nie jeździ, z okazji wprowadzenia nowego autobusu do służby 1858 Solarisa z Frankfurtu nad Menem. Zrobiłem sobie modyfikację VIP na fikcyjną modyfikację VIP na hipotetycznie Solarisa, którego pan Motyl mógłby odkupić od Bipituru Ex Mobilis. Parę rzeczy jest zestandaryzowanych z dwoma mobilisami, które jeżdżą u pana Motyla. Parę rzeczy jest nowych, także zapraszam na linię 87. Z zewnątrz od razu pokażemy przód. Parę naklejek jest dodanych. Powiedzmy, że Bipitur, czy jest tam, czy tam po prostu, na przykład załóżmy, że ja to tak sobie pomyślałem fikcyjnie, że pan Motyl jest podwykonawcą Bipitura i który to jest podwykonawcą MPK, bo więc i logo MPK jest z tyłu, więc 1840, o tutaj jest logo MPK też małe, no 1840 niestety już nie wyjedzie przegubowy Mercedes, więc można powiedzieć, że odziedziczył numer i tablice rejestracyjne po tym Mercedesie. Z boku, no tutaj brzydko mówiąc emblematy gdyńskie pozasłaniane lubelskimi. Tutaj z tyłu absolutny must have naklejki Lublin Miasto Inspiracji. Z tyłu ładny numer taborowy, trochę niewyraźnie te naklejki wyszły. Tutaj Wojt informuje o przekładni. Wnętrze sobie pozwiedzamy, no, uciął się numer trochę, to też trzeba będzie gdzieś poprawić jeszcze to mocowanie numeru. Tapicerka jest zgodna z oryginałem, ściana za kierowcą też zmodyfikowana. Biuro podróży Motyl, tutaj niestety to jest VIP, bo mówię, od Kajota ściągnięte jest ta miejsce na twoją reklamę, jesteś świadkiem przemocy, reaguj. Zasadniczo modyfikacje też są różne dźwiękowe, ale to zaraz wam pokażę. No lustro jest w miejscu logo, więc jakby no. To jest jeszcze do poprawy ten górny panel. O tutaj bardzo ważna rzecz. Motylowe i mobilisowskie w zasadzie, przy tym odpalmy sobie wóz, autobusy mają te biały ten panel, więc to tutaj też odpowiednia modyfikacja została zrobiona. Pulpit jak widzicie. W oryginale te autobusy chyba mają piksela, sterownik. Znaczy teraz są przerobione na RNG, ale piksel jest, tylko że nie funkcjonuje. A tak to wszystkim steruje Sergi 5000P. Zasadniczo to tutaj jest... co tutaj zmodyfikowałem sobie? Pulpit, przyciski do drzwi, przystankowy, tak obkleiłem. Tutaj to przyciski nieużyteczne, dlatego że jeszcze nie doszedłem do tego, jak powyrzucać niektóre przyciski, które tu są niepotrzebne. Bo pasowałoby wyrzucić o ten przycisk i o ten przycisk klimatyzacji. A po lewej stronie wywalić przyciski tych lamp dodatkowych, bo to też zmodyfikowane. Tutaj jest po chamsku zrobiona tabliczka, że bo nie ma ogranicznika prędkości zaklejone. Tutaj zasadniczo jest wszystko dobrze. Dźwięki też pozmieniałem, na przykład dźwięk, zaraz wam pokażę, który jest zmieniony. Dźwięk zmieniony jest na pewno, a w ogóle jest zmieniona trochę nieoryginalnie, nie po oryginalnie pod kątem mobilisu. Przycisk komputera jest zamieniony z przyciskiem do świateł awaryjnych, bo są dwa przyciski. To jest trochę na modłę krakowską, tak jak lubelski 1860 od Ibizy, bo to też trochę się wzorowałem tym. Solaris drugiej generacji ma pomarańczowy przycisk przyzwolenia i czerwony przycisk przełączania komunikatów na komputerze. Już mamy minutę spóźnienia, ale no niestety musi być, bo też wam chciałem zaprezentować pewne rzeczy. No i jedziemy. I teraz zaraz właśnie zobaczycie, co jest zmodyfikowane. Bieg się nie wrzucił. Zajrzę. Tak. I zobaczcie zaraz, co jest zmodyfikowane. Dobra, przy ten. I podjeżdżamy sobie na przystanek. I posłuchajcie, teraz słuchajcie. O. O. Psiknięcie jest starsze, takie jak w Euro 3. Bo zasadniczo Euro 4 już miało takie ps, czyli ten, tak jak normalne Solarisy, już nowsze, ale mobilisowskie egzemplarze to można usłyszeć u typowego
jeżdżąc lubelskimi 1855, 56, że to ps jest jeszcze o takie jak tutaj starsze. Ja to ps osobiście nagrywałem w lubelskim 1855, bo ono jest charakterystyczne. A, no jest inny przycisk zwalniania hamulca przystankowego. Także jak to tutaj by pan Motyl zrobił, bo pan Motyl jest profesjonalistą, jeżeli chodzi o odbudowę autobusów. O, zobaczcie. I teraz ps. A, no tak jak w starych serialistach. W ogóle co to jest to psy? To psy to jest zasadniczo wyłączenie ryglowania zaworów otwierania awaryjnego. To jest po to, że, to kiedyś już mówiłem, że ono się napełnia, jeżeli ruszymy wyżej niż 5 czy 10 na godzinę, żeby nikt w trakcie jazdy nie otworzył drzwi zaworem awaryjnym. A ps jest wtedy, kiedy autobus się zatrzyma i schodzi powietrze, które umożliwia, odblokowuje zawór o ten awaryjny, o tą korbę. Zasadniczo to część Solarisów i w ogóle innych autobusów tego nie ma. Na przykład Solarisy też może będzie, może kiedyś będę robił modyfikację Dedyk jako kolejny od Michalczewskiego, ex Michalczewski, to w Lublinie 1849, 50 i 57. Dwa ex Markus, aktualnie u Motyla i jeden przyszedł do Motyla jako bezpośrednio z Radomia 1857. Tam na przykład tego ps nie ma. Bo zasadniczo Solarisy te Mobilis to jest, można powiedzieć, początek przygody Solarisa z Euro 4, bo to jest 2007, a te radomskie to już jest 2008 i tam mówię, nie ma tego ps i troszeczkę inne dźwięki są i to też postaram się odwzorować, na razie to jest beta, ale chciałem się pochwalić. A no i zamieniłem też przycisk otwierania wszystkich drzwi na piktogram taki, żeby było jak gdyby czwarte drzwi, więc tak to wygląda. Zasadniczo co jeszcze? Jedziemy. No, Mobilisy oryginalnie miały zestaw DAF plus Void, ręczny retarder jak najbardziej rzecz oryginalna i fajna tutaj sprawa. Dobry akcent. Ps. A, no jest to dla mnie sentymentalne. Sygnał drzwi w Mobilisie już jest nowszy, ale są dwa piknięcia przed zamknięciem drzwi, w trakcie nie ma pikania. Na przykład radomskie mają tak, że jest i przed, i w trakcie pikanie, więc to kiedyś też odwzorujemy, bo może właśnie mówię, będzie taka opcja. No na razie ja bym chciał, żeby ktoś mi pomógł, jak tutaj się wyrzuca niektóre przyciski z pulpitu i to bardzo dużo ułatwi i bardzo będzie fajna modyfikacja na pewno. Bo po prostu zwyczajnie nie wiem, bo te tekstury trochę umiem robić, jak widzicie. Chociaż to też jest na wyrost powiedziane, ale bo to jest generalnie modyfikacja gdańskiej serii modyfikacji, która już chyba nie jest publicznie dostępna na Urbino z BP Touru. A że one pierwotnie jeździły w Mobilisie, to jest największe odwzorowanie lubelskich 1855 i 6. A nie chciałem robić na razie barw miejskich, bo nie ma takiej potrzeby w tej chwili. No to zasadniczo, cóż, o, jest ps, a, no jest, no to jest właśnie to starsze takie spuszczenie powietrza, tak jak mówię, tak jak w Euro 3, drzwi są rawagi, bardzo dobrze z oryginałem jest, Michalczewskie, jak będziemy robić jakieś modyfikacje, też mają takie same, więc to też rozumiem, generalnie Michalczewskie się różnią tym, że mają pulpit Acti. Ale to też na przykład układ przycisków by trzeba było pozmieniać, bo da się to zrobić, bo Westu na przykład tak robi w swoich modach i tam inni moderzy, czy tam Iwo, czy ktoś inny, ale ja po prostu nie znam, także jakby ktoś umiał, to bardzo proszę, chętnie się dowiem. I w tym pulpicie i w innych usuwanie tych przycisków, dlatego że ja bym chętnie zrobił te dedyki, bo to jest łatwo, bo no dedyku na przykład autobusu z Frankfurtu nie będziemy robili, no bo to jest trudno i też inne rzeczy sobie w ogóle tam to jest pokombinowane koncertowo, ale zasadniczo te dedyki, które uda się, czyli Mobilis, Michalczewski, ex Mobilis, ex Michalczewski, da się zrobić. 23.11 już jest prawie zrobiony, to co kiedyś prezentowałem, tylko kierownicę czekam, bo też nie umiem modelować albo przekształcać setry, kierownicę wrzucić tą starszą, to też trzeba będzie. A w ogóle SIP-u też nie zmieniałem, bo tu powinno być tak, że powinien być SRG 5000P na górze zamontowany, ale też nie miałem się okazji jeszcze tym pobawić, więc może to jest do zrobienia w
chwili obecnej jest 3000p, no ale to jest beta. No na pewno, tak jak mówię, nie pasuje w tym wersji dedykacji automatyczny przyklęk, bo nie ma takiego czegoś w Solarisach z Mobilisu, dzwonek i to jest, co to jest? Wyrównanie autobusu, to też tego przycisku nie ma w Mobilisie. No i zasadniczo też jest tak, że 1856 ma na przykład tak, że przycisk zbiorczy otwarcia drzwi jest przeniesiony na sam dół, jest bodajże wszystkie pierwsze, drugie, trzecie. Czy tam pierwsze, drugie, trzecie, wszystkie, nie pamiętam, ale chyba wszystkie pierwsze, drugie, trzecie, jeżeli chodzi o otwieranie i o zamykanie. A nie, przepraszam, pierwsze, drugie, trzecie, wszystkie. Tak jest chyba kolejność, bo jakoś tak dziwnie zawsze otwierali kierowcy, że dwa środkowe wciskali. To właśnie drugie, trzecie były, jak widać. No i zasadniczo to tak to sobie wygląda. No trzeba będzie tą modyfikację może udoskonalić, bo ma potencjał moim zdaniem. No, tu jest ładnie porobione już te tekstury, moim zdaniem są w miarę. Poręcze są tak, jak mówili się, powinny być, z tego co pamiętam. Tapicerka jest taka, jak powinna być w tych Solarisach, w sensie pan Motyl chyba nie zmieniał w nich tapicerki na lubelską, a jak zmieniał, to jest mało roboty, bo to jest jedno kliknięcie. Rozblokujemy sobie na przykład połówkę. Więc to jest akurat mało roboty, jeżeli chodzi o połówki. Wyświetlacz akurat jest wewnętrzny, wyświetlacz jest dobry, bo u Motyla też jest rzeczywiście tak, że ten wyświetlacz jest piksela, ale ma fonty RNG wgrane, więc jest bardzo, bardzo zgodnie z oryginałem, tak jak widzimy. No to jest fajne, klima jest konwekta tutaj, a powinna być termoking, ale to się, to chyba nie ma takiej domsi zrobionej, więc będzie trudno. Tak, termoking jest klima w Mobilisach? Taka jak w MZA, no termoking. W MZA też Solarisy miały klimatyzację termoking. Więc termoking. No zasadniczo to fajnie tutaj wyszła ta podmiana przycisków, że przycisk komputera otwiera drzwi przyzwoleniem, więc to jest akurat rzeczywiście... No w 1860 tak jest, to jest akurat jedyne, co będzie docelowo w tej modyfikacji niezgodne z Mobilisem, ale mam sentyment do 1860, który może już od 1 września nie wyjedzie, więc bo Ibiza de facto miała do czerwca chyba jeździć, ale im na lipiec przedłużyli, bo są straszne braki kadrowe w kierowcach w Lublinie, więc im przedłużyli, ale de facto to Ibiza nie będzie może jeździć od 1 września, dlatego że mam 1808, który też jest zrobiony do OMSI, ale tam dedyk to jest zrobić dość trudno. Tekstura jest zrobiona, nie jeździ już jakiś czas, 1860 jeździ, na szóstce na przykład jest, teraz przed jeszcze w lipcu, właśnie ostatnie dni lipca to będzie na szóstce. No i tak o, a zasadniczo to właśnie bardzo moim zdaniem tam... no i wywalić trzeba będzie też kasę biletową, jeżeli chodzi o dedyk tego autobusu. O, przejechałem. Widzicie, bo się zagadałem. Tak coś mi się pasowało, że tam dalej jest inaczej. No ładnie, znaczy ładnie. No moim zdaniem sentymentalnie dla mnie się prezentuje ten Solaris. Wyświetlacz trzeba będzie wywalić boczny też, bo z tego co pamiętam to w Bifiturze dopiero... Chociaż nie wiem w sumie, bo 1855 i 6 nie mają bocznych wyświetlaczy. Ale na przykład, jeżeli byśmy chcieli robić dedyk, że pan Motyl kupił Solarisa z Bipituru, no to Bipitur dodał boczny wyświetlacz do tych Solarisów. Czy 80, bo w Bipiturze trzeba pamiętać, są Solarisy 80, 81, 80, 86, 80, 81, 80, 85, to są te, co pierwotnie jeździły na liniach sopockich, wyposażone w sterownik SRG 6000P, białe wyświetlacze i w ogóle och, achech. A 80, 86 to jest dawny gdański 80-16, czyli autobus, który wcześniej przyszedł do Bipituru z Mobilisu, zanim Bipitur wygrał przetarg w Sopocie i jeździł w gdańskich barwach.
ze sterownikiem Pixel i w sumie tego sterownika mu nie zmienili. I warto zwrócić uwagę, że ten autobus nigdy nie był na leasingu, bo miał cały czas, ma do tej pory zresztą, cały czas rejestrację LUB, a te z białymi wyświetlaczami miały na początku LUB, a teraz mają WGM, z tego co pamiętam, czy tam WPR, ale WGM chyba mają. Bo to leasinguje ta sama firma co nowe. Także no. Ale nie, a zasadniczo jeszcze przyciski stop można przerobić, ale to przerobienie przycisków stop to jest akurat 2 minuty roboty, to nawet zaraz ten przyciski stop zmienię na takie, jakie tu powinny być. Bo to tego akurat nie zauważyłem. Bo po prostu kwestia jest tego, że o, ale logo Solaris 1855 na przykład. W 1855 jest samo logo Solarisa bez napisu chyba, z tego co pamiętam. 56 nie pamiętam jak jest, a 56 na pewno jest numer taborowy tutaj w miejscu tego lustra. Albo pod lustrem, albo nie wiem gdzie tam jest lustro. Ale tak. A, no i lusterka tutaj też są zgodne z oryginałem, bo są takie jakby dzielone. To właśnie tutaj też dobrze odwzorowane jest na razie a propos konfiguratora. Więc tak. Kierownica jest taka, jaka powinna być, bo kierownice w tych Solarisach mają to logo, nie mają już tego takiego napisu Solaris, tylko tą kierownicę z logo, więc to jest akurat dobrze zrobione. I tyle w sumie chyba. Zasadniczo to pozdrawiam pana Motyla, może dotrze kiedyś do tego nagrania i naprawdę dobrą robotę pan robi. No mówię, bo jechałem, po prostu jestem świeżo po przejechaniu się nowym nabytkiem z Frankfurtu nad Menem 1858 i zrobił na mnie kolosalne wrażenie, więc bardzo, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiam, dziękuję i do zobaczenia. W kolejnych filmach może, mówię, ta modyfikacja będzie postępowała do przodu. Aktualnie Motyl Vipitur, dziękuję, do zobaczenia.